Witajcie moi kochani, to znowu ja Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Moi drodzy, muszę tutaj zerkać na tę świecę za mną, bo wiecie, oczyma wyobraźni widzę, jak tutaj zaczyna to wszystko płonąć, łącznie z moimi włosami. Byłaby to nie lada atrakcja na YouTubie, ale wolałabym tego uniknąć. Moi drodzy, oczywiście pół żartem, pół serio. Kochani, zadałam Wam dzisiaj pytanie na mojej społeczności: jaki chcecie obejrzeć film? Klient, nasz pan. Wybraliście temat: ulubione nuty w perfumach i te mniej lubiane. Oczywiście, temat jest troszeczkę przewrotny, ale jeżeli zostaniecie ze mną do końca, to zobaczycie, na czym polega moja przewrotność. Kochani, będę opowiadała o ulubionych nutach. Będę pokazywała przykłady perfum, albo będę przywoływała perfumy z przeszłości, bo nie wszystkie mam, w yy, które, które których gdzieś tam znajduję tę wybitnie przedstawioną nutę ulubioną w perfumach. Ale zanim zacznę, to powiem Wam, co mnie zainspirowało do stworzenia tego filmu. Otóż wczoraj przypomniałam sobie, że mam, yy, mam mirrę w naturalnej postaci, takich grudek, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zapomniałam o tym, że ją mam. Przywiozłam ją z Polski już dawno temu. Yy, można palić na takim węgielku, można spalać mirrę, benzoes czy kopal, żywice kopal, która też przepięknie pachnie. Yy, I jest to troszeczkę skomplikowane tutaj w Anglii, bo powiem Wam, że oni tutaj mają obsesję na punkcie tych czujników yy, przeciwpożarowych. Ja mam taki czujnik tutaj nade mną, niedaleko, na suficie oczywiście. I yy, no zdarza się, że ten czujnik reaguje na, naprawdę na wszystko, nawet na yy, palenie kadzidła, czy też na na przykład widziałam sytuację yy, w innym miejscu nie u mnie, ale widziałam sytuację, kiedy czujnik yy, przeciwpożarowy włączył się, kiedy kobieta suszyła sobie włosy w korytarzu domu, i czujnik odebrał to jako sygnał, yy, prawda, do alarmu, więc te czujniki są tak yy, wrażliwe że jak sobie wczoraj tutaj w łazience zapaliłam ym, właśnie tę Mirrę, zaczęłam ją palić, ona się zaczęła dymić, no to po pięciu minutach włączył się czujnik i musiałam wyjść na zewnątrz, oczywiście yy, na zewnątrz już było o było wiele bezpieczniej. Już Wam pokazuję, jest to ciekawostka. Mirrę w takim pudełeczku, moi drodzy, w jakiej to jest postaci, pewnie część z Was widziała. To są takie grudki koloru takiego bursztynowego, nomen-omen. Nomen-omen. E, y, tak, takie malutkie grudki. Malutkie, maluteńkie. Wrzuca się je na ten roziskrzony węgielek czarny. No, i zaczyna się moi drodzy po prostu bajka. Zaczyna się bajka. Jakżeż mirra pięknie pachnie? To jest nie do opisania. Tak jak mówiłam na moim filmie, shortzie, yy, palona mirra <grymnie> pachnie tak niesamowicie pięknie, że ja takiej tego rodzaju zapachu nie odnalazłam nigdy w perfumach. Czyli trudno jest przełożyć tę paloną mirrę naturalną, włożyć ją jako akord do perfum. Natura się nie myli. Jak pachnie ta mirra? Właśnie jest to trudne do opisania, ale pachnie niezwykle elegancko, ekskluzywnie. Jest to taki ciepły akord wiecie, podobny trochę do Benzoesu, gdzie mieszają się nuty właśnie takie miękkie, śmietankowe, delikatnie pomarańczowe, i taka słodycz, która też przypomina troszeczkę słodycz ambry, bursztynu. Benzoesu, no, coś wspaniałego, po prostu bajka, powiem Wam bajka. I właśnie palenie tej miry uświadomiło mi, jak ja bardzo kocham ten akord, że zawsze ten akord robił na mnie wielkie wrażenie. Zresztą ciekawiło mnie to też z powodów y, tych religijnych, tak. Y, te wszystkie rytuały, które kiedyś były czynione, no, nie tylko w religii katolickiej, po prostu w, przy różnych rytuałach różnych religii świata. Była, była, była używana Mirra, Kadzidło, oczywiście, między innymi Kopal, również i mówi się, że Mirra ma działanie również takie magiczne oczyszczające podobnie jak Szałwia Biała, według na przykład Indian, Szałwia oczyszcza, odpędza złe duchy itd., itd. Natomiast Mirra, właśnie, była używana również w starożytnym Egipcie. Do balsamowania zwłok, do rytuałów religijnych, ale również jako, jako, taka, jako taki element katarzii, z takiego oczyszczenia fizycznego, duchowego. Powiem Wam, że naprawdę po prostu ten akord mnie zachwycił i zaczęłam szybciutko szukać w swojej pamięci, jakie to ja mam te perfumy z Mirrą. Mam kilka, mam. Między innymi Elien Essence Absolue. Tam jest to połączone z kaszmeranem, z wanilią, z jaśminem. Ale również mam e, akord mirry w tuberose mystic. Tuberose mystic, czyli dawana mirra, e, tuberoza i co tutaj jeszcze jest? Hmm, chyba wanilia. Ale przejdziemy zaraz do przykładów, moi drodzy. E, przy, przejdziemy zaraz do przykładów, natomiast jestem jednocześnie zachwycona, a z drugiej strony rozczarowana tym, że ta mirra palona... Że nie, nie ma sposobności chyba, aby przenieść ją do perfum. To nie jest ten sam zapach. Powiedziałabym, że w perfumach to jest tylko ta namiastka akordu mirrowego, i to mnie no jed, z jednej strony cieszy, z drugiej strony smuci, no bo wiem, jak pachnie już naturalna mirra i ona wchodzi do pierwszej trójki moich ulubionych akordów. No, i teraz już będę, to, będę, tak, będę mówić o tym tak systematycznie. Opowiem Wam po prostu po kolei o moich ulubionych akordach. Zatem Mirra wkroczyła, wbiła się przebojem wczoraj do pierwszej trójki moich ulubionych akordów. Generalnie, jak widzicie, mój kanał nazywa się Perfumowy Orient Express, co oznacza, że ja kocham e, e, głównie perfumy orientalne. E, tak, orientalne perfumy, zatem te z nutami afrodyzjakalnymi, przyprawowymi, drzewnymi, ale zaraz sobie powiemy o tym po prostu szczegółowo. Moi kochani, zacznijmy od moich ukochanych akordów. I musiałam tutaj wybrać trzy. Ja lubię, ja lubię takie klasyfikacje, lubię, lubię tak się bawić, pewnie Wy też. Zatem kochani, moimi ukochanymi akordami, chociaż to był, był ogromny problem dla mnie, aby je wybrać, akurat te trzy, no to jak pewnie jak mnie znacie, to wiecie, że to jest róża. Róża jest dla mnie po prostu najbardziej mistycznym y, składnikiem perfum, jest najbardziej plastycznym składnikiem perfum. Róża jest dla mnie czymś takim jak objawienie, y, te różne oblicza róży. Y, ojej, poczułam jakieś takie tutaj ciepełko, poczekajcie spokojnie. Y, słuchajcie, róża. O, nagrałam już o niej wiele filmów, możecie wrócić y, w historii, poszukać. Jest wiele opowieści o róży, naprawdę ciekawych, mam, mam, mam nadzieję, bo kocham ten akord. Yy, róża jest dla mnie plastyczna, róża jest dla mnie mistyczna, róża jest dla mnie ultra kobieca, róża jest dla mnie odświętna. Róża jest po prostu takim naprawdę mega plastycznym akordem. Yy, ona może być subtelna, ona może być mroczna, ona może być radosna, bardzo smutna, może być wręcz drapieżna. Kocham ak akord róży. Więc róża jest na pierwszym miejscu. I od razu powiem. Napiszcie proszę tr swoje trzy ulubione akordy yy, w komentarzu pod spodem. Jeżeli, jeżeli możecie się podzielić, to będzie mi bardzo miło. Zatem u mnie na pierwszym miejscu jest róża, co nie znaczy. Co nie znaczy, że każda róża mi się podoba. To nie jest tak. Nie każde wydanie róży mi się podoba. I tutaj pokażę Wam. Yy, już momencik. Yy. Ojejku, troszeczkę się zawiesiłam, przepraszam. Dajcie mi chwilę. Tak, okej. Okay. Jedna z ciekawszych róż, którą mam w kolekcji, to jest Floris i White Rose. Ulubiony zapach zmarłej niedawno, zmarłej niedawno królowej Elżbiety. Biała róża, zapach z 1800, bodajże 90 roku. A pachnie całkiem współcześnie. Mamy tutaj fiołek, mamy tutaj... Mamy z fiołek, mamy nutę róży białej, właśnie. Mamy sporo piżma, mamy też akordy drzewne. Jest to róża taka bardzo delikatnie pudrowa, taka bardzo subtelna. Tak, ona, ona się kojarzy z takim bardzo delikatnym pudrem. Jest bardzo ciekawa. Lekko retro, ale absolutnie, gdybyście testowali ten zapach, to nie wiedzielibyście. Nie pomyślelibyście, myślę, że on powstał tak dawno. No ale to jest geniusz marki Floris, tradycyjnej, angielskiej marki niszowej. Moja ukochana róża jest w zapachu, w kilku zapachach. Między innymi Midnight Poison Diora. Nie mam tego zapachu. Ten zapach jest dla mnie genialny, bliski ideału. Właśnie Midnight Poison, czy Poison Diora. Yy, jeszcze uważam, że genialna róża jest w zapachu wycofanym marni marni albo marni rose yy, pikantna, przyprawowa, taka rozwibrowana róża. Natomiast moim ukochanym zapachem różanym jest w ogóle mój ukochany zapach, o którym często mówię: Sensus Noir. I właśnie, dlaczego ja tak kocham ten zapach? On ma wszystko w środku, to co ja najbardziej kocham w perfumach czyli. Akordy drzew i zaraz przejdziemy do moich innych ulubionych akordów. Miód, który też jest na szczycie, w tym topie moich ukochanych akordów. Miód, właśnie róża, ambra, paczula, pieprz, cedr jest tutaj, jeszcze jaśmin. tak, i to są te główne akordy. Dlatego tak kocham ten zapach. Bo on ma wszystko to, co kocham najbardziej właśnie: paczula, miód, róża, yy, akordy drzewne, yy, tych drzew i iglastych, tak? Yy, dlatego ten zapach jest dla mnie no, jest mi najbliższy. Jest po prostu moim signature scent. Yy, oczywiście paradoks polega na tym, że on jest już wycofany i yy, muszę go oszczędzać, więc używam go bardzo rzadko, naprawdę dwa, trzy razy do roku. Jest yy, jest to dla mnie po prostu zapach yy, objawienie, zapach genialny, zapach niezwykle erotyczny. Ale przejdźmy teraz do tych akordów ulubionych, czyli róża, 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 zwłaszcza róża przyprawowa, róża z, też z, w, w towarzystwie, w towarzystwie paczuli, ambry, przypraw, uwielbiam tego rodzaju róże. Mm, ale też lubię te takie subtelne róże, ale zdecydowanie wolę róże taką bardziej ciężką, zwłaszcza przyprawową, taką rozwibrowaną z kardamonem, chociażby pieprzem, jak w L i w Saint Laurent, czy Marni bajmarni. Ok, Mirra, o której już powiedziałam no to jest po prostu też kolejne takie objawienie niesamowity zapach, niesamowity zapach. Y i teraz nie dziwię się, że jak czytam czasami takie, wiecie, informacje historyczne, to tam często spotykam się z, właśnie z informacją, że kadzidło, mirra, te wszystkie takie mm, właśnie mm, te takie wonie też żywiczne, kadzidlane, żywiczne substancje, one były w kościele i w różnych religiach stosowane jako stosowane przy tych rytuałach religijnych też po to, aby wprowadzić wiernych, wprowadzić wyznawców w trans, w trans religijny. No i wcale mnie to nie dziwi, dlatego, że powiem Wam, jak ja wąchałam wczoraj tę mirrę, to jakbym po prostu znalazła się w ogóle w innym świecie. Byłam wręcz oszołomiona. Okej. Okay. A teraz kolejny akord, czyli róża, mirra. Moim trzecim ukochanym akordem tutaj, to był trudny wybór, ale jest benzoes. Benzoes, czyli również akord żywiczny i ten akord jest bardzo podobny do mirry. Bardzo podobny, dlatego że mirra ma takie tony, właśnie takie podtony jakby śmietankowo-waniliowo-pomarańczowe, a benzoes też dla mnie jest taki śmietankowy, taki e, puchaty, taki tak pięknie snujący się po skórze. E, no Benzoes możemy znaleźć w wielu perfumach, zwłaszcza w bazie perfum, na przykład... E, Hocha Absolu, piękny zapach, właśnie taki benzoesowy, ciepły, albo w Prada Candy, również, również jak najbardziej. Mamy tam tylko dwie nuty: karmel i benzoes, a jak to świetnie gra ze sobą. Wspaniale. Ok, ale przejdźmy dalej. Teraz przejdźmy do przypraw. Bardzo, bardzo, bardzo kocham przyprawy. I od zawsze tak mam, że jak szukam jakiś perfum, to dodatek przypraw. Czyni ten y, zapach dla mnie o wiele bardziej interesującym niż gdyby tych przypraw nie było. I y, jakie to przyprawy odkryłam? Bo zawsze, y, zawsze bardzo lubiłam pieprz, zawsze lubiłam bardzo gałkę muszkatułową, uwielbiałam wręcz. I od razu pokażę zapach, w którym jest nietypowo podany pieprz. Pieprz czarny zdecydowanie wolę niż pieprz różowy. Rituals, y, woda orientalna, Rituals, niedrogi zapach. Tutaj mamy pieprz podany na, na ciepło. Bardzo piękna nuta. Uwielbiam pieprz. Uwielbiam pieprz w potrawach, uwielbiam pieprz w perfumach. Bardzo fajnie podana nuta pieprzu jest w L i w Saint Laurent. Wspaniale po prostu. Okej, okay, więc pieprz, ale gałka muszkatułowa również. Kocham, kocham. Kocham i ostatnio miałam taką ciekawą rozmowę z perfumiarzem, który tworzy zapachy, z Polakiem. I on potwierdził to, co ja powiedziałam, że ja powiedziałam, że uwielbiam gałkę muszkatułową, dlatego że, y, gdy dodaję chociażby szczyptę gałki do jakiejś potrawy, kiedy gotuję, to gałka muszkatułowa zmienia całkowicie smak, zmienia też charakter potrawy po prostu. Ta potrawa nagle zaczyna tak iskrzyć, zaczyna przypominać jakąś taką wykwintną, orientalną potrawę. Naprawdę, spróbujcie dorzucić czasami gałkę muszkatułową do różnych, nawet polskich yy, potraw. Yy, po prostu jest to, jest to niesamowite przełamanie smaku, ale też w perfumach. I ten perfumiarz mi to potwierdził, że on eksperymentował, robił perfumy różne i powiedział mi, że właśnie zauważył to samo, że. Nawet odrobina gałki muszkatułowej czy muszkatułowca wrzucona do kompozycji perfumowej całkowicie zmienia charakter, jakby yy, uwzniaśla ją, uwz uwznośla ją, o tak, trudne słowo, tak jakby ją uwznośla, powoduje, że ona jest o wiele bardziej ciekawa i intrygująca. No i moi kochani, mm, gdzie znajdziemy dużo gałki muszkatułowej? No na przykład w Secret Obsession. Mam w swojej kolekcji, ale gdzieś tam jest schowane głęboko póki co bo niestety ten zapach czasami, czasami powoduje bóle głowy, takie nie, nie migrenowe, ale jednak, bo jest bardzo mocny, ale generalnie jest to bardzo piękny zapach i dużo jest tej gałki muszkatułowej właśnie w Secret Obsession, też niedrogi, niedoceniany, bardzo seksowny, zmysłowy, wieczorowy zapach, ale powiem Wam, że chyba moim ulubionym akordem gałki muszkatułowej jest... Ym, Zaraz zastanowię się, bo tutaj mam przed sobą jeszcze kilka perfum, leżą przede mną, i tak właśnie myślę. Myślę, myślę, myślę. Ale mm, kiedy zakochałam się w gałce muszkatłowej? O tak, jeśli chodzi o perfumy, kiedy? Otóż kiedy poznałam moi drodzy Organzę Givenchy. Jeden z najlepszych, orientalnych, klasycznych zapachów dla kobiet. I powiem Wam, że Organza była u mnie, obecnie jej nie mam, ale niedługo już do mnie dotrze. I to wersja organzy, moi drodzy, bardzo mało znana. Yy, także pozostawię tutaj tę niespodziankę na przyszły tydzień dla Was. Yy, organza jest cudownym zapachem, gdzie mamy nutę i orzecha, i gardenii, i wanilii. I właśnie tam gałka muszkatłowa, jakby tę kompozycję dopełnia. Ona czyni ją tak niesamowicie migotliwą, orientalną, zmysłową i ciepłą, właśnie, bo. Przyprawy potrafią te zapachy rozwibrować, uczynić je po prostu takimi przestrzennymi. Dla mnie przyprawy działają podobnie jak aldehydy poniekąd, gdzie aldehydy czy iso -E super, czynią zapach takim, wiecie, przestrzennym. <laughs> Ten zapach gdzieś tam wiruje, tańczy wokół nas. Dla mnie podobnie działają przyprawy. Dla mnie, właśnie przyprawy, przyprawy sprawiają, że zapach zaczyna mi. Jakby form, formować pewne figury i te figury w wyobraźni, i te figury rzeczywiście takie wiecie, przestrzenne wokół mnie. Niesamowite to jest i gałka muszkadłowa po prostu kocham ją, kocham ją. Natomiast jeszcze jest jedna przyprawa, którą niedawno odkryłam. Yy, I to jest kolendra. I teraz paradoks polega na tym, że ja za kolendrą nie przepadam yy, w kuchni. Mm, oczywiście czasami stosuję kolendrę, ale nie przepadam za jej smakiem. Nie zmienia to faktu, że kocham ją w perfumach. I tu szukam, szukam, szukam tego zapachu z kolendrą. No właśnie. Etro etra, oczywiście. Cudny zapach. Tutaj, żeby się nie pomyliła, zaraz spojrzę w notatki. Nie, ja tak, ja tak zapisuję, że nie zapisuję czasami. Moi drodzy, to z głowy. Musimy ćwiczyć pamięć. Oczywiście drzewo różane. Papryczka, kolendra, yy, drzewa, różnego rodzaju drzewa są w tym zapachu, ale również nuta, tak jakby mleczna. I to jest zapach włoskiej marki niszowej Etro. Etro, etro, tak, etro, etra, marka Etro. Jest to zapach y, aromatyczno-przyprawowy, właśnie, jednocześnie mleczny. Niezwykły zapach, bardzo oryginalny, bo jest w nim właśnie ta przestrzeń. Papryczka dodaje, dodaje pikanterii, kolendra ten zapach czyni takim też e, chłodnym, świeżym, egzotycznym. Drzewo różane wygładza tę kompozycję, natomiast e, ten akord mleczny jest tutaj uzyskany. No, myślę, że jakieś tajemnicze składniki są tutaj jeszcze, których nie ujawniono, bo moi drodzy nie wszystkie składniki są ujawniane, naprawdę uwierzcie mi. Yy, także jeżeli coś czujecie w perfumach, a tego nie ma w składzie, to ufajcie sobie, tak, to może tam być, to może tam być. Tutaj czuć wyraźnie coś w rodzaju benzoesu, śmietanki, mleka, ale to nie jest takie mleko, wiecie, z tych kożuchów na mleku, których nie znoszę. Yy, I nie lubiłam nigdy pić mleka, to też jest ciekawe, nie lubiłam pić mleka, nie piłam mleka jako nawet dziecko. Ale, podobnie jak z kolendrą, nie lubię kolendry w kuchni, nie lubię mleka pić. Ale lubię mleko i nuty śmietankowo-mleczne w perfumach, i tutaj mamy cudowny akord mleczny. Ten zapach jest niezwykle podobny do zapachu genialnego, o którym też dawno wiele razy już mówiłam, Isemiake Le Faux, czerwona kula. Ten zapach to, to jest majstersztyk. Tak jak Midnight Poison. To LeFo, to jest dla mnie zapach genialny. Nie wiem, czy po prostu czy to nie jest. Po prostu jeden z najlepszych zapachów wszechczasów dla mnie w moim prywatnym rankingu. Prawdopodobnie tak, LeFo, a ten zapach jest niezwykle do niego podobny. etro Etroetra, czyli w lefo mieliśmy właśnie niezwykle cudowne akordy drzewne, drzewo gwajakowe, różne drzewa, plus piżmo plus róża, plus też drzewo różane tam było. Akordy mleczne, kolendra, kolendra, właśnie, kolendra, kolendra dodana do tych nut mlecznych, różano-piżmowych, czyni tutaj cuda, Czy, czyni z tych zapachów dwóch, bo one są do siebie bliźniaczo podobne, majstersztyk. Bardzo polecam, także kolendra, czyli powiedziałam już, pieprz, kolendra, gałka muszkatułowa to są moje ukochane e, przyprawy. No i teraz przejdźmy dalej, e, jeśli chodzi o drzewa. To kocham drzewo sandałowe, które nadaje zapachom ciepła, wręcz takiego, wiecie, mam wrażenie, że moja skóra zaczyna płonąć, wiecie, tak od środka. I ten efekt czułam w Amouage Lyric Woman. Post cudowny zapach, poetycki rzeczywiście. Czyli róża orientalna, ciepła, gorąca róża z drzewem sandałowym. No, ale mamy też nieco tańszy zapach, gdzie, ta, gdzie mamy tutaj oczywiście więcej Ilang Ilang. Jaśminu, i mamy właśnie ogromną ilość drzewa sandałowego, czyli Samsara Garlena. Z tego co pamiętam, tutaj Róży nie ma, ale jest po prostu wszystkie składniki, które są w tym zapachu. One są tylko po to, aby rozświetlić, uwypuklić akord drzewa sandałowego. Czyli wiecie, teatr jednego aktora. Mamy tutaj drzewo sandałowe, tak tożsame z kulturą Indii, a Samsara, czyli koło ciele nie jest związane właśnie z buddyzmem, więc wszystkie składniki grają na drzewo sandałowe w tym zapachu. Ja głównie czuję drzewo sandałowe, ale jest to niesamowite drzewo sandałowe. Ciepłe, gorące, niezwykle ekskluzywne, niczym jakiś najdroższy pałac szejka, coś niesamowitego. Również przepiękny akord drzewa sandałowego możemy odnaleźć w dwóch zapachach. Ora e, Loewe, to jest bardzo subtelny zapach, właśnie taki delikatny, ale tam na końcu czuć to drzewo sandałowe. Ono tak podbija temperaturę zapachu, naprawdę niesamowicie. Aura Loewe, moi drodzy, i. No i Santal Majuscule e, Serge Luton, zapach też niesamowity, bardzo wytworny. I w Santal Majuscule mamy drzewo sandałowe, róże i kakao. Również bardzo polecam. I idźmy dalej, jeśli chodzi o drzewa. Y, bardzo również lubię, hmm, lubię drzewa iglaste. Lubię sosnę, lubię cedr, lubię jodłę, jodłę balsamiczną. No i całą tę y, plejadę cudownych drzew mam w zapachu Bois de Hadrian Anikotal, czyli drzewa Hadriana. Piękny, piękny zapach, niezwykle aromatyczny. Cytrusowo aromatyczny zapach, unisex. Ach, czyli jest to podróż do powiedzmy starożytnych rzymskich lasów i wzgórz, wtedy właśnie żył cesarz Hadrian. Piękny, silny, cudowny mm, przywódca, że tak powiem, cesarz rzymski. Piękny zapach, także ja kocham drzewa iglaste najbardziej, no i drzewo sandałowe, ale właśnie te drzewa iglaste są tutaj również genialnie oddane po prostu coś wspaniałego. Kompozycja majstersztyk. Ok, no to teraz jeśli chodzi o drzewa, dobrze, powiedziałam, zerkam w moje notatki. To teraz przejdźmy do owoców, do cytrusów na przykład. Bardzo lubię bergamotkę, która jest tak mocno zaznaczona w różnych flankerach Szalimara i w Szalimar Garlena. Uwielbiam bergamotkę. To jest taki akord, który właśnie kojarzy się z herbatą El Grey. Bardzo taki miły, bardzo taki. Mamy, prawdopodobnie wszyscy mamy, tak wspominamy tę herbatę El Grey jako właśnie taką chwilę zatrzymania, spokoju, ukojenia. No nie wiem, dla mnie dziecka, które urodziło się w komunizmie, zetknięcie z herbatą El Grey i w ogóle właśnie z tym spokojem, z tym aromatem, no to było takie dotknięcie innego świata herbata El Grey. No i właśnie bergamota, właśnie to jest to. Więc uwielbiam bergamotkę, ale uwielbiam również nutę grejpfruta. E, takim najbardziej grejpfrutowym zapachem, który zapadł mi w pamięć, to e, Pampeloon e, Garlena z serii Aqua, aqua Alegoria. <grywia> Także kocham też e, grejpfruta, e, ale tak jak wiecie, zapachy świeżo-zielono-aromatyczne to, to nie jest moja ukochana kategoria, tylko właśnie te... Orientalne przyprawowe z różą, z drzewem sandałowym, to jest moja ukochana kategoria zapachów. No ale jeszcze, żebym jeszcze tutaj w, w zasadzie to wybrałam 13 tych składników. Zaraz wam je przeczytam wszystkie te 13 akordów, żeby to usystematyzować. Więc jeszcze zostały mi tylko trzy akordy. Bardzo lubię cztery akordy mi zostały. Okej, okay. bardzo lubię akordy ryżowe. No i właściwie tak, całe życie szukam właśnie tego ryżu, takiego niesamowitego, mało słodkiego ryżu. Oczywiście ryż znajdziemy w, na przykład w Kenzo Amour, chociaż powiem Wam, że po reformulacji ten zapach już mnie tak nie zachwyca. Ale mamy tam wanilię, mamy tam właśnie akordy ryżowe, mamy kwiat wiśni w Kenzo Amour, ale też ten akord ryżu. Ja czuję tutaj w Dybaszmakow The, The Different Company, mimo że tutaj oczywiście w spisie nut nie ma ryżu, ale możemy tutaj coś takiego poczuć. To jest również zapach jakby świeżo-aromatyczno- drzewny, jednocześnie jest w nim taka nuta właśnie jakby jęczmienna, ryżowa. Zapach poświęcony tajdze, tundrze rosyjskiej. Stąd nazwa Dybaszmakow. Piękny zapach. Ale to jeszcze nie to, to, je, to nie jest jeszcze to, czego szukam, jeśli chodzi o nutę ryżową. Yy, jeszcze, jeszcze szukam, będę szukać, dopóki żyję, będę szukać y, nut ryżowych. Marzę o takim zapachu w klimacie japońskim, gdzie byłby ten ym, ryż połączony z akordami pudrowymi, jednocześnie benzoesowymi, może tutaj kogoś natchnę. Ludzi, którzy robią perfumy, jeżeli ktoś ogląda, proszę zróbcie taki zapach. Zróbcie to dla mnie, błagam. <laughs> Niech to będzie takie puzderko, wiecie, gejszy, białe i tam puder, ryż. Mamy też ryż, y, mamy też puder ryżowy, prawda? Y, mogłoby tak być, prawda? Takie puzderko, ryż, puder, benzoes, mirra. Ach, jestem w niebie. Ok, idźmy dalej. Czego jeszcze nie wymieniłam? Paczula. Oczywiście, bardzo lubię paczulę. Nie jestem psychofanką Paczuli, ale bardzo ją lubię. Zwłaszcza gdy poznałam zapach właśnie Tiger by Her Side, Sana, Sana Jardin. Zapach bliźniaczo podobny do paczulowego hitu, czyli Coromandel Chanel. To są dwa podobne zapachy, gdzie paczula jest piwniczna, ale jednocześnie wytworna. To jest paradoks, dlatego że ta piwniczna paczula ona się kojarzy z czymś z zatęchłym, z tęchłem, prawda? Na przykład z jakimiś takimi gnijącymi ziemniakami w piwnicy. No niestety, to są takie skojarzenia. Ale to jest właśnie geniusz Chanel, że w zapachu Coromandel ta taka, no powiedzmy, zatęchła nutka ona została jakby doprowadzona do. Ona została wywyższona. To jest woń. Kłaniajcie się wszyscy, klękajcie narody. Mamy tutaj taką paczulę. Ona po prostu nas. Ona nas kładzie na łopatki, jest tak piękna. No i podobnie jest w zapachu Sana Jardin, Tiger by Her Side. Yy, ale jeszcze tutaj yy, mam taką bardzo piękną paczulę, w, oczywiście w zapachu Chanel Paris de Ville. Butikowy zapach Chanel, i tu jest piękna paczula z cytrusami, bergamotką, m.in. grejfrutem, ale również bazylią. Eee, piękny zapach, podobny do Chanel Crystal, czyli dużo powietrza, dużo przestrzeni, dużo chłodu, dużo klasy, elegancji. Zapach wytrawny, musujący. No, nie ma tu słodyczy, grama słodyczy, ale to jest właśnie Chanel. Pamiętajcie o tym, że kiedyś, w dawnych czasach, nie było słodkich zapachów, tak naprawdę. Nie było słodkich zapachów. I perfumy, te klasyczne, elegancje, eleganckie i w ogóle elegancja kojarzyła się ludziom z zapachami wytrawnymi, nawet lekko gorzkimi, mszanymi, aldehydowymi. Dlatego Chanel y, trzyma się tego. Oczywiście Chanel robi zapachy też słodsze, jak Allure czy no, różne wersje Chance. Ale Chanel musi zachować klasę, musi zachować ten sznyt chanelowski, czyli zapachy wytrawne i gorzkawe. I tutaj mamy tę piękną paczulę. Cudowna, cudowna paczula. Także bardzo lubię paczulę, jak najbardziej. Niekoniecznie lubię paczulę na słodko, jak w Angelu. Oczywiście lubię, mam swoją ulubioną wersję Angela, czyli wersja EDT Cometa. Yy, ale ten zapach nie był tak bardzo słodki. Natomiast yy, wszelkie zapachy typu La Vie Belle czy Jimmy Choo, nie, nie, nie. nie. To nie jest to, nie jest to czego szukam. Yy, nie lubię za bardzo paczuli na słodko. Ok, i zostały tylko dwa akordy, które najbardziej lubię, czyli Mute. Kocham Mute, kocham Mute. Podobnie jak Mirra, Mute po prostu. <grym> Sprawia, dla, sprawia, że dla mnie zapach jest niezwykle ekskluzywny, też otulający. Kocham akord miodu, zwłaszcza miód biały czy gryczany, taki chyba mamy biały miód albo gryczany, już teraz nie pamiętam. Któryś z tych jest w poison diora i tam czuć ten miód, naprawdę czuć miód, coś niesamowitego. Cały czas też szukam swojego ukochanego zapachu z miodem. Póki co moim ulubionym na ten moment jest hur aniołów Atelier de Ors. Mamy tutaj nasiona marchwi, mamy cudowny akord czerwonej pomarańczy. Mamy właśnie miód, nasiona marchwi, czerwoną pomarańczę. No piękny, piękny, piękny zapach otulający, radosny, taki soczysty. Także miód, miód absolutnie jest czymś co kocham. No i jeszcze mamy jeszcze akord ym, szampana. I to też jest akord taki, który rzadko można tak naprawdę spotkać. Niestety uważam, że za mało ten temat jest eksploatowany w perfumiarstwie. A szkoda, bo jest to piękny akord musujący szampan. No i właśnie jakby ideałem tego akordu jest oczywiście Yves Saint Laurent i Champan. Zapach sprzed 30 lat, bodajże, który później musiał zmienić nazwę na Ivress. No tak, i w tym zapachu Ivres mamy po prostu ogrom składników. Zapach jest musujący, żywy, niezwykle też taki ekskluzywny, jest, jest taką ferią barw, jest takim zapachem na największy bal. Gdybyście szli na taki najbardziej ekskluzywny, ale też szalony bal, to nie ma lepszego zapachu niż Ivres i Saint Laurent. No, jeszcze konkurencję oczywiście robiłoby. I wres y, Midnight Poison Diora, ale to zupełnie in, in, innego rodzaju impreza, innego rodzaju bal, taki bardziej, wiecie, w Pałacu drakuli <grych> ok zatem szampan, nuta szampańska. No i teraz przejdźmy jeszcze do jednej nuty vetiver. Vetiver, vetiveria, vetiver. Hmm, czyli te suche trawy, hmm, które dodają zapachom chłodu, nawet takiego przeszywającego chłodu, przestrzeni. No, mamy Terre Herme, zapach wetiverowy mamy Vetiver od Toma Forda, cudowny zapach, jak bawiają niektórzy. Vetiver od Forda pachnie jak, mon, jak papierowe pieniądze, pachnie luksusem. <grym> mamy oczywiście Encre Noir, Lalik, cudowny zapach Vetiverowy, ale to są perfumy męskie. Ja mam kilka zapachów z wetiverem Już w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, który to jest mój ulubiony, jeśli chodzi o. O perfumy takie stricte damskie, ale przypomnę sobie. W każdym razie lubię bardzo ten akord. No tak, jeszcze zostały tylko owoce, a już 34 minuty mówię. Z owoców lubię bardzo śliwkę, lubię Mirabelkę, lubię, lubię też Litchi. No i też te ciemne owoce, czyli jeżyny, wiśnie. W zasadzie lubię owoce. O tak, lubię owoce. Natomiast teraz już przejdźmy szybciutko do tego tematu. Przewrotnego, czyli czego ja nie lubię, jakich akordów nie lubię. Moi drodzy, już mówiłam o tym też wielokrotnie, więc nie będzie to dla was zaskoczeniem, czego ja nie lubię. nie lubię. Nie lubię tuberozy, która kojarzy mi się z cmentarzem, z wieńcem pogrzebowym. Jest dla mnie. Ten akord jest dla mnie przytłaczający w większości perfum. Nie lubię też jaśminu, który też mnie jakoś tak przytłacza, jest dla mnie za poważny. I nie lubię. Y, jeszcze Neroli, nie przepadam za Neroli i nie lubię Udu. I teraz tak, czego najbardziej z tych nie lubię? Nie lubię tuberozy, bo kojarzy mi się z odchodzeniem z cmentarzem i nie lubię najbardziej Udu, ale mam perfumy z Udem. Myślałam, że nie mam żadnych, ale jednak mam i to też pokazuje, że rzeczywiście ja tego Udu nie lubię. Mam Rose Ud i Rocher i to jest zapach, no, gdzie tego Udu tak naprawdę nie czuć. No właśnie i to jest... To jest wyjątek potwierdzający regułę, że ja nie lubię udu. Yy, mamy tutaj kmin, mamy róże i właśnie, no i właśnie ud. Kmin czy kumin też by, bywa, bywa to bardzo trudny akord, jeśli chodzi o przyprawy, bo może po prostu zmienić perfumy w jakąś taką potrawę typu kary z kurczaka czy coś w tym stylu. Yy, po prostu kumin, kmin bywa zbyt kuchenny, zbyt zbyt się konotuje z potrawami i czasami naprawdę, no, to jest trudny akord. Ale tutaj kminu jest malutko, najwięcej jest róży, zapach jest puszysty. Stworzyła go kobieta, która stworzyła też hypnotic Poison Diora. Piękny zapach, ale niestety wycofany. No właśnie. I teraz Neroli. Moi drodzy, Neroli, Neroli, Neroli. No i chciałam powiedzieć Wam właśnie o tym, że mimo, że nie lubię tych akordów Jaśmin, tuberosa, oud i Neroli, to mam też, znalazłam takie perfumy z tymi akordami, które naprawdę kocham. Między innymi My Burberry Black. Tutaj mamy brzoskwinie, jaśmin, róże, paczule. No i tutaj jaśminu jest istotnie dużo. Ten zapach stworzył Francis Kurki Jean, ale ja go bardzo lubię, kocham wręcz. Oczywiście ten zapach jest taki dosyć poważny, smutny, melancholijny. Ja muszę mieć na niego ochotę. To jest zapach typowo jesienny. Ale, ale jest to niezwykle wykwintna, piękna kompozycja i tutaj ten jaśmin mi nie przeszkadza. I teraz przejdźmy do Neroli. No tak, Neroli i tuberoza. Z tuberozą to niedawno opowiadałam, że tuberose Stick, ten zapach właśnie Bulgari, Splendida. Splendida, Bulgari, tuberose Stick. Tutaj mamy mirrę, dawane, wanilię i tuberozę. Ona jest taka trochę balonowa. A la guma balonowa, dlatego ja tutaj ją toleruję, tę tuberozę. Ona nie jest tutaj cmentarna i ten zapach bardzo lubię, jest cudowny. No A jeśli chodzi o Neroli, to jest ciekawe z tym Neroli, bo ja naprawdę tej doty nie lubię, ale znalazłam kilka perfum z Neroli, które naprawdę mnie zachwyciły, i to jest to, co chcę Wam powiedzieć na koniec, że żebyście mimo wszystko testowali, nawet jeżeli nie lubicie. Testujcie, bo może się okazać, że jakiś zapach z tą najbardziej nieulubioną nutą was po prostu porwie. I teraz powiem wam, jeśli chodzi o Neroli, to właśnie taki zapach niedawno odkryłam. Nazywa się to jest marka niszowa Chapel czy Chapel Factory. Nie wiem do końca, jak to przeczytać. I ta marka tworzy perfumy inspirowane rytuałami religijnymi. Między innymi ma w, swojej, w swoim portfolio ma zapach z Palo Santo, ale również właśnie odkryłam zapach baptyzm, czyli chrzest. I to jest zapach, właśnie który jest poświęcony temu rytuałowi religijnemu czyli chrzest dziecka, kościół, wiecie, ten chłód, niewinność. I ten zapach naprawdę niezwykle oddaje klimat chrztu my prawdopodobnie tego nie pamiętamy, prawda? Jeżeli ktoś z nas był chrzczony, no to nie pamiętamy tego w sensie, wiecie, zapachowym. Nie jesteśmy w stanie sobie tego przypomnieć, ale jeżeli bywaliście w kościołach, woda święcona i tak dalej, ten chłód, to kadzidło, to wszystko jest w tym zapachu. Jest chłodny, podniosły, podniosły, odświętny i właśnie tam są nuty neroli między innymi z kadzidłem i to tak pięknie gra, bo jest ta jest ta podniosła atmosfera, jest niewinność. I to Neroli tutaj właśnie kojarzy się, wiecie, z takimi tymi świecami, białymi żabotami, z czymś takim bardzo niewinnym, podniosłym. Także szapel, faktory, baptyzm. Bardzo ciekawy zapach. I ten zapach przekonał mnie do nuty Neroli, i mam nowy zapach z Neroli bardzo ciekawy, bardzo piękny, który niedługo wam pokażę. Będzie to niespodzianka, niespodzianka. Nie chcę na razie o tym więcej mówić. Będzie zaskoczenie, mam nadzieję. Moi drodzy, to tyle. Zasło, zaschło mi w ustach. Muszę się napić herbaty. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. 40 minut trwał. No, ale yy, no to jest taki temat rozległy, opowiedzieć o tym, co się lubi, czego się nie lubi. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione nuty. Również możecie powiedzieć, czego nie lubicie. Podzielcie się ze mną tymi informacjami. Dziękuję za uwagę i przypominam, że do 8 grudnia trwa konkurs. Wejdźcie sobie o jeden film niżej, i tam możecie wziąć udział w konkursie mikołajkowym i wygrać zestaw perfum. Dziękuję za uwagę. Pa Pa!